Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera 2. Kochani, ostatni odcinek zakończyliśmy konfederacją z Alariel i mamy minus 12 tysięcy. Natomiast właśnie, będą pewnie porządki tutaj się działały. Tilly, ty miałeś się skonfederować z kimś. Pytanie, czy 12 tysięcy, tak, na parę tur nam wystarczy. Wyspy ocalenia nie są nasze, ale tutaj ogólnie mamy, także spoko. Mamy przed sobą Shakira, właściwie Sharkia, na którą czyha Eltarion we własnej osobie. Mamy gdzieś tu... Momento. What? Gdzieś miałem armię Alita. A ty popłynąłeś tu. Natomiast wiemy, że tutaj są armie też, dwie i to nie małe. Wy walczycie, w ogóle nie. Także nie wiem, gdzie oni płyną i co oni robią. Jastra oraz Malekith we własnej osobie. Brak skażenia, to tyle dobrze. No, odporność fizyczna 20%, masakra. I niszczyciel. Natomiast, a propos niszczyciela, ponieważ mamy, kochani, to. Miecz Kayna u Alariel. Natomiast dopiero będzie na początku, więc spoko. Gwiazda Avelornu, kij, Rumak, Minstreli, miliard. I spoko. Właśnie, myślę, że można by... Jesteś magiem śmierci. 435 wydajemy, kurde, pieniędzy na nią. Tylko wiecie co? Wydaje mi się, że to bez sensu jest. I stąd. No, dużo nam to nie daje, ale wydaje mi się, że... spoko. Mamy drzewców. Dwóch drzewców mamy. O, masakra. No, tutaj trzeba będzie coś porobić z tym. Ta armia też idzie tu. Tu mamy przyboczną, która przyboczna będzie spoko. Wydaje mi się, że parę jednostek wywalimy, które są takie se mocno. Srebrne hełmy mogą być... Nie, nie będzie. Także to przerzucimy. Potem tu 10 tysięcy, także 12, dwa koła już mamy do przodu. Tu jest niesamowity ten. Oni nas, pamiętajcie, nie lubią teraz. Mocno nas nie lubią. Zobaczcie, spadek będzie do minus 15. Stąd też, tu będzie też spadek do minus 94. I to jest wojna praktycznie na włosku. Ejże... Co powiesz o pakt nieagresji? Spoko. No to dobrze, będzie umowa handlowa w przyszłości. Miejmy nadzieję, że tu się... Nagle spadek nadal, mimo tego wszystko. Tu jest spadek, ale to... uprzedzenia władzy mają do nas. Znaczy ci... no bez przesady. Kurde. Dobra, trochę zaczniemy właśnie tym. Ogarnianiem się tutaj, ale wydaje mi się, że to był bardzo dobry ruch z mojej strony. Mamy cienisty szczyt, także pieniądze jakieś powinny być, trzeba będzie to ogarnąć. Co tu się dzieje? Tutaj mury, tu mamy pieniądze, spoko. Jednak nie zainstalowałem tego moda jeszcze, ponieważ nie dostałem żadnej odpowiedzi od was. Jednakże poprawmy sobie stosunki tu troszeczkę. Mamy 175, więc także luzy. Z zakonem mistrzów też sobie poprawimy, żeby to, wiecie, nie dziabnęło nas, kurde, w najmniej odpowiednim momencie. Ład publiczny jest minus 8 przez 5 tur. No i to będzie ta kurda. I tu będziemy mieć... Tu. Gdzie jest nasz przyjaciel? A ty wracasz, dobra. Wiem, że ty wracasz, bo tutaj będziemy mieć zaraz bunt. Minus 8. Spaczenie Skavenów całe szczęście spada. Dobra. Nieprzydzielone punkty umiejętności i Liret. I wiemy, że tutaj mieliśmy zatrzymać się na jakiś jeszcze jeden poziom, bo mamy szósty, ale wydaje mi się, że przy którymś poziomie będzie można zrobić coś ciekawego. Ale chyba nie teraz. Dobra. Jak oni to przejmą? Właściwie to moment. To jest ta armia. Mieliście płynąć tam i ich zniszczyć, ale kurczę, nie myślałem o konfederacji wtedy. No trudno. Pamiętajmy, że mamy w sumie w większości pełne prowincje, więc no właśnie, bunt będzie tu i mamy mury tutaj, nie? Więc jakby nie będzie to... Przepraszam, nie tu. Nie będzie... Tu. No, nie powinien to być jakiś specjalny problem, chyba. Natomiast trzeba będzie faktycznie to w ciągu dwóch tur... Dziabnąć. Mamy, słuchajcie, jeszcze przypominam, mamy Helebronkę. Tu. Pytanie, czy... Jak wygląda sytuacja tutaj w Safery? W sumie w Safery nie mamy ten. Prowincji pełnej jest plus 2.
Ale plus 2, bo jest Alariel. Normalnie byłoby minus 10 w tym momencie. Wydarzenia jest minus 8. Frakcja jest minus 1, bo mamy Eltariona, który wziął te rzeczy, wiecie, które są potrzebne. Znak jeźdźca. To sobie zostawimy. Te konie... A właściwie nie, 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 moment. Tak. Tak, tak, tak. To są konie specjalne tutaj. Tak. To je zostawiamy. Czy potrzebujemy plusów? Jest minus 10 tutaj, plus pieniądze. No dobra, zostawmy to. W Sartosem mamy własną, jest plus 3, także na luzie. Minus 1, to zacznie powoli spadać, ale to nie szkodzi. Tu jest nas 0. Zresztą tu można sobie popatrzeć, nie? Co się dzieje? To Ranlek mamy niedaleko właśnie Eltariona, więc powinien to ogarnąć. Dobra, wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o takie ogarnianie się początkowe. No bramy Feniksa, wiadomo. Kliknijmy turę, zobaczmy, co się wydarzy. Jest bunt. Właśnie, co ty odpierniczasz? Płyniesz na górę. Tutaj trzeba będzie zobaczyć, co oni zrobią. Raczej będę chciał... Nie, nie. Raczej będę chciał to zostawić w spokoju. Niech se robią, co chcą. Mamy wpływy. Mamy minus 10 tysięcy. Wiem, 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 ale to nie szkodzi. Brama. Brama. Moment, to. Mamy chatkę drwala, ale drwala mamy, tylko czy on coś nam daje specjalnego tutaj? Drewno tylko. Utrzymanie, wszystkie armie. Pytanie, czy to się nakłada, czy nie? Bo tak to bym, kurczę, zrobił to. No, a wiecie co, zostawimy, bo to jest wewnętrzny krąg tu, więc raczej nie powinno się nic wydarzyć złego. Ty, moja miła, popierniczaj tup, tu. No. Damy wam wszystkich. Ty, moja miła, dziękujemy ci. Momento. Jakieś masz przedmioty? Masz. Cyk, dziękuję. Minus 10 tysięcy nadal niby. Ty, moja miła, miałaś wrócić tu w sumie. Więc o 10 tysięcy jeszcze wydaje mi się, że sobie to spokojnie zachowamy. Właśnie nie wiem, czy kurczę iść w dwie tury. Dobra, pójdźmy w pieniądze, bo mamy ich mało. I te armie są niestety drogie. Ty sobie popłynęłaś poza zasięg. Tutaj mamy też poza zasięgiem. Nie wiem, czy nie zostawić ich po prostu, żeby to przejęli i potem jakoś dziabniemy ich. A tak na jednostki 80%, cyk, sukces. Dodatkowe straty minus 15%, bardzo ładnie, plus 16 poziom. Rozwinij handel, myślę, że tak, można by wielkiego orła dać, uzupełnić oddziały w razie W. Wiecie co, pójdziemy w sumie w rozwinij handel na początek. Wywracajcie. Można by ich nie, oni są razem. Dobra, to nie, to dupa. Wiecie co, wrócimy sobie troszkę do nas. Prawdopodobnie gdzieś na dół, tu sobie powinniśmy poradzić. Tu jest ten bunt. Są buntownicy, są. Także płyń tu. Im szybciej, tym lepiej. Alariel wiemy, że jest tu. Burzenie, 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 burzenie. Spoko, spoko. A w Elornie można coś zrobić ciekawego. To jest na piątym poziomie. Mamy dopiero trzeci. Mury. Ład publiczny jest chyba w miarę spoko. Skażenia nie ma, więc to, co mamy, jest spoko. Pieniążek mamy. No, tresera egzotycznych zwierząt jak najbardziej spoko i wydaje mi się, że po prostu dziabniemy się w mury tutaj w razie W w dolinie. Zwłaszcza, że tu powinniśmy mieć już takie jakieś jednostki sensowniejsze chyba. A może nie? Bo Alarin ma dostęp do tych, do drzewców, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy się skonfederowaliśmy, nie mamy dostępu. Mamy dostęp do tego. Ale wydaje mi się, że one były tutaj drzewce, nie? W tej głównej linii. No, graliśmy tą właśnie. Alariel świetlistą. Jeszcze jedna tura. Przychody z budynków przemysłowych, to będzie super. Zrobimy sobie broń wielką, prędkość dla rydwanów. No to sobie tam porobimy w tak zwanym międzyczasie. Nieprzydzielone punkty umiejętności to nasza Illyred. I muszę powiedzieć, że naprawdę super imię. Super, super. Mówiłem, że super? Super. Lord się nie poruszył. Eltarion. Wiecie co? Czy ty? Zostanie nam 1%, ale ona ucieknie. Mrrr.
No mógłbym tych dziabnąć. Tylko czy chcę. Jakoś niespecjalnie, powiem szczerze. Wleźmy z powrotem tu na moment. Uzupełnijmy się, bo jest całkiem niezłe uzupełnienie. W międzyczasie zrobimy plus 5. Do tego. No i raczej Alariel z Eltarionem polecą w lewo. A, była ten, była też odpowiedź na moje pytanie. Właśnie nie wiem, czy to była odpowiedź na moje pytanie, ale ogólnie, żeby przejąć te ziemie. Może północne, czy ogólnie te chyba. Karantkar, no. Jest rozpacz, słuchajcie, tutaj, kurde, oni tutaj, ta frakcja neutralna, znaczy neutralna, oni, zobaczcie, mają tutaj sporo tych... Czy wy macie ten? Wojnę z nimi w ogóle? Nie. Kurde, niedobrze. No mógłbym ewentualnie wpłynąć na to, ale... bandyci? Jesteście bandytami? Chyba nie. Moment. Jak wy się nazywacie? Kto wy jesteście w ogóle? Luke, bestiobójca, zguba Aquitaine. Dobra. Zguba versus kult rozkoszy. Nie, to jest kurde na garant. No właśnie. No na minusie. Jest poprawa. Osłabimy te stosunki. Minus 50, więc tu powinno być całkiem nieźle. Trochę pieniędzy, znaczy pieniędzy, wpływu na to poszło, ale myślę, że warto. Wy się powoli zbieracie, ale macie tutaj, słuchajcie, problemy. I bardzo dobrze. Przy okazji sobie weźmiemy pieniądze, także dwie tury się, myślę, odrobimy. Nadajcie groma za 53 tury. To mamy. To miały być mury. Thorfinnu. Wiecie co? Nie, mamy wszystko. Mógłbym tam jakieś elfie ambasady i w ogóle, ale to są w tej prowincji tylko, więc to takie trochę se. Wpływ z handlu frakcyjny, wpływ co turę, to by było dobre. Bo tak naprawdę nic innego tutaj ciekawego nie ma. No mógłbym zwiększyć tutaj ewentualnie możliwość. No albo mury, no. No chyba mury zrobimy po prostu. Gdzie się da to mury, bo naprawdę, opoka wieków jest plus 5. Dobra, jak wygląda sytuacja jeszcze z naszymi? Tu Almion spada. Ale to powinniśmy być w pobliżu. To sobie wybudujemy. To jest 6 tur. No minus 18, było minus 10, nie? To oczywiście spada, więc to spaczenie tu, jak wyzerujemy, będzie minus 7. To jest, będzie minus 3. Minus 3 to się zrobi, to będzie na 0, no mniej więcej. Jeżeli kojarzycie tok myślenia. Bo minus 8 mamy z Konfederacji jeszcze przez parę tur, minus 7 jest ze spaczenia, więc jak Konfederacja się skończy, ta kara oraz spaczenie wyeliminujemy, to będziemy mieć plus 15 w tym momencie, czyli będzie minus 3. Myślę, że jak to zbudujemy, to właśnie będzie plus 3. Tak? Bo jest na plus 3, będzie na plus 5, to brakuje. Nie, no w sumie będzie plus 1 tylko. Dupa. Za przeproszeniem, ale więcej chyba nie zrobię. No oni idą tam, my płyniemy tu. Właściwie wiecie co? Popłyńmy tu po prostu. To są nasze ziemie już w ogóle? Wyspy wspólne. Tak, troszkę się zaczniemy regenerować już. To będzie dobry pomysł. Eltarion Vedomix, Alariel Alarieluje. Tyle. Aha, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy, bo niestety musi być krótszy. Także zobaczymy, jak tam będzie wyglądała sytuacja, ale zobaczymy. Dobra, mamy budowę ukończoną i cytadelę, dużo murów. Zyskano rangę, słuchajcie. Tutaj nadal nie było propozycji. Przeszład publiczny byłoby dobry, ale chyba zrobimy dzikie wyssanie. Powolutku. Oni płyną w tę stronę, więc można by ich ewentualnie odciąć stąd. I tak zrobimy. Nawet jak to przejmą, to szybko, wiecie, stracą dużo jednostek i będzie git. No mógłbym tu popłynąć teraz, ale wydaje mi się, że nie. Popłyniemy tu. Od razu szybciutko i sobie zwerbujemy te jednostki, które miałem zwerbować dawno temu. Tak. Wiem, że to idzie w pieniądze duże, ale nie szkodzi.
Także tutaj raczej nas już... Dobra, dobra, jest git. Bo tu jest oczywiście chyba to są zewnętrzne wszystkie te mgły, nie? I wres. Przysięga pomnożenia, bla bla bla. Chyba nie, chyba że to jest kurde... klatka strażnika, nie? To działa cały czas. Inwokacja Hoeta. Nie. Klątwa miecza Kena. Minus ład... ład publiczny, no trzeba będzie ten. O kurde, trzeba będzie go oddać. Trzeba będzie go oddać na bank. Lirety, nadal nie masz nic ciekawego. Bohater się nie poruszył. Właśnie idź, zobacz, czy oni to przejęli, czy nie. Nie, idą dalej. Dobra, nie będą chcieli tego przejmować. Ja tutaj będę ich nękał. W tak zwanym międzyczasie. Tordrani. Czy ja tutaj będę potrzebował coś? To. Zrobić. Ty, moja miła, masz szósty poziom. Mistrza milicji, bardzo dobrze. Wędrowca sobie weź. Znaczy ona idzie sobie tak naprawdę tylko kawałek. Idź tu. Powinniśmy mieć sensowniejszą teraz armię. Drzewce, drzewce, tu, mistrzowie Hoeta, spoko. Tak, mamy 20 jednostek, tak. To jest taka trochę też armia z dupki, troszkę, ale nie szkodzi. Minus 7 tysięcy. No, trochę to kosztuje nas. Pytanie, czy mógłbym miecz Kena, kurde, zostawić w tym momencie. Po prostu gdzieś. Siła. Proszę Feniksa i Smoczych Książąt, więc jak najbardziej to zrobimy. Princess of Isha. Princess of Isha, dokładnie. Torfinu, cyk. Minus 12. Ile tych tur jeszcze? Dręka Światów Śmiertelników. O kurde. Konfederacja to są 3 tury jeszcze. No sporo. Tu sobie poradzimy, jak wygląda sytuacja w innych prowincjach. No tu Albion, no to mamy blisko Imrika, więc spoko. Wawelornie. 13 tur, tu jest na 0, wiadomo. W ciągu 6 tur w Krays, no ale jesteśmy, tak? W Krays. Tak. Na południowej wres jest spoko i rośnie powolutku. No i tu jest rozwój wojska czwóreczka. Tak, mistrzów wiedzy tajemnej Hoeta to wcześniej odblokowaliśmy. Tempo badań plus 8, było plus 4. Poziom werbowanych bohaterów plus 4 dla magów, więc jak najbardziej wiem, że to pieniądze lecą, ale już teraz mniej tracimy. Wydaje mi się, że nie będę już z tym kombinował za bardzo. I tyle chyba. Chyba, że Eltarion coś zrobił, bo bez sensu tak siedzieć na dupie. Oni płyną tu. No właśnie, aha, była też oczywiście tak zwana podpowiedź, żeby jednak pójść w stronę nagłego ataku, ale jak mówię, nie potrzebuję specjalnie. Odpowiedziałem na ten komentarz, nie potrzebuję specjalnie, chociaż no by się przydało tutaj, oni płyną specjalnie w ten sposób. Kurde, tyle komarów jest, po prostu dzisiaj 7 zabiłem. Wiecie co, zaatakujemy tutaj. Właściwie to mógłbym. Nie, nie mógłbym. Kurde, myślałem, że jeszcze mam trochę ruchu, ale nie mam. Dobra, zobaczymy. Jak uciekną, to uciekną. Nie, nie uciekli. Wiecie co, ja to sobie zautomatyzuję z tego względu, że jak będę walczył, to dużo większe straty będę miał. No. A tak to się po prostu do zera zrobimy. Talizman ochrony, spoko. Do zera zrobimy się. Uzupełnimy po prostu. O to mi chodziło. Płyń z powrotem. Mamy kolejne poziomy. Niewzruszona, niewzruszona. Utrzymać pozycję. Myślę, że nie. Chciałbym pójść w tę stronę. Bo tutaj będziemy mieć też magiczne posiłki, korony i tak dalej. Magicznego przewodnika, zwiększone tempo. No, jak najbardziej. Będzie to przydatna sprawa. Stłamszenie duszy, ręka chwały. Dobra, pójdźmy w tym kierunku. Henry Cavill, który składa kompy. Tajemnicze, szesz tu, szesz życie. Zbroja płytowa 93, wiecie co? To już wolałbym pójść w tutaj. Jeszcze tu mamy, co prawda, jeszcze mistrzowników, więc spoko. No, ale myślę, że git. Dobra, tu jest git, ale Ariel się poruszyła. Indirect nadal ma poziom. I w sumie... Jak wygląda sytuacja? Nastawienie. Chociaż tam mamy plus 8, nie? Czy nie?
spadek. O no 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 no. Ej, 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 cze, 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 cze. Z kim walczysz? Z Gromem. Oferuję ci, mój miły, całe 1500 zeta. Co sądzisz o tym? Absolutely not. Dobra, to dam ci 3 koła. Co na tym? Weź, daj tą. W sumie 146 za turę. Jakoś mnie tak nie bardzo to interere. W tym momencie nadwyżka, nadwyżka, nadwyżka. To przejęli. No, potem to zniszczymy. Wiecie, za co w sumie tu można by Eltarionem przyjechać? Nieuchronny bunt w Albionie. Tak, będę musiał niestety tych już poskromić. No, poskramiam was. Tyle. Ład publiczny, spoko. No i płyniemy. Tylko, że sztorm jest. W sumie do fiordu trolla to bym dotarł w tej turze chyba. Tak mi się wydaje, chociaż nie wygląda na to. Mamy tutaj ten, mamy. W całej tej prowincji pada deszcz, nie? Jest, kurde. Jest sztorm. W Albionie. Wiecie co? Popłyniemy sobie tu. Czy przejdziemy raczej. Będziemy nadal plusować, jeżeli chodzi o ład publiczny, bo jest na minus 40. Nawet co opodatkujemy. Idzie na razie spoko. Illyrit, no to wiemy. Lord się nie poruszył, ty się nie poruszyłeś. Właściwie to płynąłeś do Albionu, ale wydaje mi się, że Imrik tam sobie radzi, więc popłyniemy faktycznie na południe, bo te armie płyną tu i nie wiem, właściwie gdyby chcieli nas zaatakować, to by nas zaatakowali, wydaje mi się, bo oni są po lewej stronie, nie mamy żadnych prowincji naszych, więc wiecie co? Zrobimy tak faktycznie, żeby... Tak, nie, myślałem, że mają wojnę. Macie wojnę? Nie, nie macie wojny. Coś tutaj zahachmęcić. No. Jakiejś wyspy nie ma, nie? W sumie to są nasze wody. Chyba to nie są nasze wody. Przypuńmy tu. Nie, w sumie jesteśmy full. Dobra, płyniemy tam. Ty, mój miły, płyń tam z powrotem. Rozwal ich. Dostępne ulepszenie osady mamy w kaplicy Kane'a i bardzo dobrze. I kaplicę Kane'a jako pierwszą zrobimy. Marmury. Ład publiczny plus dycha, no. Spoko. Mury sobie weźmiemy na początek. Nieuchronny bunt w Albionie, to wiemy. Nieprzydzielone punkty umiejętności Imrika. Zbroja Kaledora, smocze serce. No. Jednostek jazdy mamy. Tak. Ja wiem, że to pieniądze są. Na utrzymanie tego smokulca. Ale cóż mogę zrobić? Uzupełnij oddziały, uzupełniaj. Mamy wszystko, wszystkich. Także jedna tura i spokojnie. Idź tam ich. Działaj. Szansa na udane działanie bohatera plus 10. I na powodzenie zasadzki plus 10. Spoko. Wielki Oreł, tu, rozwijaj handel. Czy ja z kimś mogę pogadać sensownie? Wiecie co, poprawimy te stosunki, ja wiem, że to jest takie trochę wydawanie tych pieniędzy bez sensu. Alaryl biegnie dalej. Mamy bunt w Albionie, ale to już tam lecimy. Ci uciekają, także pałac zniszczenia zniszczymy. Co tam? Nie. O kurde! O kurde. Boję się, że to przegram i będę musiał odbudowywać wszystko od początku i tu będzie jakaś tragedia. Natomiast strategia na tę armię będzie taka, że trzeba będzie faktycznie jeźdźców gdzieś na tyłach dać. No i próbować jakby cały czas ich ostrzeliwać, ponieważ nie mają jednostek strzelających tutaj, nie? Mamy szlachcica za to, więc spoko. Dobra. Dobra, jakoś zróbmy to w jakiś sposób sensowny. Więc nie wiem, czy się nawet nie schowamy gdzieś z tyłu, albo gdzieś, którędyś, w lesie. Jesteście schowani, jesteście. No.
the king! Strzelaj do nas. Make Elf One proud! Ale to nie szkodzi. Właściwie to... Niech oni wiedzą, że jesteśmy tam, niech idą tam. Dostaliśmy tą armatą? Zwaną kulą armatnią? Jak to leci? Unik. Chodzi o to, że mamy zasięg, kurde, nie? Więc po prostu spróbujemy ich wystrzelać. Może to się uda po prostu. Zobaczcie, jak zakręciła, nie? Paskudnie. No masakra! Go, go, go! Uciekaj. Dobra, rozwalajcie to. Pozwolę sobie trochę spowolnić jednak, bo tu jest... to jest dla mnie ważna bitwa jednak. Bo nie chciałbym odbudowywać wszystkiego naraz, znaczy naraz, od początku tego wszystkiego. Czekajcie. Nie wiem, czy tutaj, kurde, oni się, są jakąś odporność mają przed szarżą, czy nie. Nie wiem, czy ta armata żyje, czy nie żyje. Jak wygląda sytuacja tu? Napierdziela, słuchajcie, ta armata. Tutaj. Mimo wszystko. Zrobimy machnią. No kurde. Napierdziela, no. Go. Dobra, zostawmy ich. W spokoju. Czy wystrzelacie w ogóle? Czy nie bardzo? No i to jest wjazd na tyłach. Dobra, chyba armata została... Nie, nie została zniszczona. Może została. Dobra, pomóżmy tu. Bo tu jest jakaś tragedia, jak widzicie. No nie uciekajcie. Kto napierdziela z tej armaty? Jak to jest możliwe, że armata sama strzela? Wróć. Swiftly. Tu się starliśmy. Go, go, go. Dalej. Go. Nie zastanawiaj się, tylko chodź tu. Czy wystrzelacie w ogóle?
Mam nadzieję, że wrócą za chwilkę. Dobra, trzeba będzie tutaj wejść jednak do walki wręcz, bo inaczej tego nie widzę. Tylko szarża nas tutaj, kurde, uratuje. Dobra. Jedni uciekli, drudzy uciekli. Trzeba będzie, kurczę, zrobić jednak taką akcję, żeby... Żeby jednak powystrzelać ich jak można. Bo tylko taką mamy szansę w sumie. W sumie oni wracają, znaczy nie wrócą już, więc spoko. Go, go, go. Jest trochę problem. No. Pierdzielec. Czy ja jestem... Czy ja niewyraźnie mówię? Dookoła. Nie, to się nie uda niestety. Jest za dużo tych jednostek tutaj. No. A ty, kurde, myślałeś. Mam nadzieję, że szlak ci zwróci. Kiedyś w przyszłości. Kto się zbiera? Szlachcic się zbiera. Ładnie. Go. Strzelajcie w plecy. Jak wygląda sytuacja tu? Uciekać. No, szarża jednak dewastująca jest, tak czy inaczej. Tylko... Też mamy niestety mało... możliwości tej szarży powoli. Tugeda! Uciekaj! No w sumie tych, kurczę, tych pocisków za dużo nie mamy. Pamiętajmy, że mamy jednak ten. Alita Naran, który daje nam plusy do pocisków, nie? Więc to w sumie tyle. Tu już niestety nie mamy możliwości zadziałania. Dobra, ty stary, ucieknij gdzieś. Dobrze. No może nie tak dobrze, kurde. A nie chcę tego specjalnie przyspieszać. Tutaj już nie mamy pocisków, więc go.
Właściwie to... Fuck, tyle. No moim błędem było to, kurde, że byłem przekonany, że Albion ma mury. Kurde. Czy ja mogę oddać ten miecz? Elfie Rumak, powstrzymuję uzupełniania, odwaga wieków, miecz broni. Dobra. Point tu. Bo tam już się nie opłaca. Tutaj cyk. Burn them all. Czas trwania oblężeń nieśmiertego. Immunitet natura. No wiadomo, że dostajemy tutaj troszeczkę. Ale... ale powinno być ok. Harmonijna zbieżność. Moja miła, masz siódmy poziom i dobrze. Wydaje mi się, że tego rumaka weźmiemy sobie. Faktycznie. I mistrz włóczni. O kurde, dobry ma ten. Taki w zwarciu zresztą płonące. No. Wiadomo, czekam na to tutaj, nie? Na poziomie 12 dopiero, ale to jeszcze nie. Tancerka. No, załatwimy tę armię raz a porządnie. Miejmy nadzieję. No, i tutaj niestety będę musiał wykorzystać, kurde, Imrika. No. No, od zera po prostu, nie? Plus 3, nie wiem z jakiej kurde racji. The Warden. 35 poziom, kurde, blaszka. Tu masz wszystko, tu uczeń Hoeta. Wrona w zwarciu i magiczna ochrona, jak najbardziej. To jest, wydaje się, spoko. Kogo mamy? Jastra. Czy my tam dopłyniemy w ogóle? Nie, nie dopłyniemy tu. Nie szkodzi. No nie... Aj, ale będę mógł uciec. Dobra, bo popłynąłem na zwykłym... Na zwykłych wiatrach. Tu jest na dole. Zastanawiam się, co z gromem, kurde, w ogóle, nie? No, spoko. What do you require? Mamy uzupełnianie oddziału. Wezmę to w razie czego. Gdybym musiał wejść na przykład, szybko pouzupełniać, nie? Broń wielką mamy. Tu nie potrzebuję teraz tego chyba. Mamy rozwój wojska. Wiecie co? Rozwój wojska sobie weźmiemy też. Chyba. Poziom werbowanych lordów plus 3. I bohaterów plus 2. I szlachciców. Koszty budynków, czas trwania. Teraz tego aż tak nie potrzebuję. Siła broni dla Feniksów i Smoków 9. Wiecie co? Odblokujemy sobie tu, chociaż tutaj w sumie były doświadczenia tylko, nie? Tak. No i tutaj nie było nic takiego ciekawego. Dobra. Poziom werbowanych lordów. Będę werbował jakiegoś lorda w najbliższym czasie. Ale będę miał może przybocznych i szlachciców werbowanych. Tylko, że to jest 7 tur, to już wolałbym chyba pójść w ognistą naturę i faktycznie w Feniksy. Ulepszyć i... zobaczmy, może ktoś się jednak skusi na jakieś coś. No przecież wiem, że twoje są lancy. Nie zamierzam ci ich zabierać. Weź się skup na gromie, bo tam zaraz ty zginiesz i tyle. Konfederacja. No właśnie tak myślałem, dlatego uciekamy. To by było dobre, ale uciekamy. Uciekamy. Właśnie. I oni potem nie uciekną. Także my faktycznie popłyniemy sobie elitem, tam. Gotowość do działania, spoko. Biegnij, zobacz co się dzieje. Ciach, kurde. Dobra, mamy minus 3000, nie? Tak. Dobra. No ty się będziesz musiał uzupełniać, tylko tu. Plus 13. Zanim to się wszystko, kurde, zrobi. Tam powinna w sumie Alariel iść. Wiecie co? Zrobimy tak. Alariel, ty masz całkiem niezłe rzeczy, ale po prostu jak ona wpadnie, wiecie, jak ona... Tu wejdź. Zawsze wszędzie, gdzie wejdzie Alariel, to jest... wydaje mi się, wydarzenia są, nie?
Poziom postaci 18 jest. Chciałbym to oddać jakoś. Namierzyć miecz Kane'a, kontrolujemy my. Wydaje mi się, że mógłbym wejść jednak i oddać do kaplicy. No, wiem, że ta armia taka z dupy jest trochę, ale mamy sporo jednostek. Nie, no w sumie nie taka zła. 16 poziom, słuchaj, co ty masz za ten? Zbroni, symuluj rozwój, No dobra, to tragedii nie ma, nie? Zupełnie oddziały wolałbym wziąć jednak, ale no jak nie mogę, to nie mogę. Zostaniemy tu przez moment. Bo przecież jest plus 13, a postacie mi dają 23, nie? Więc niech to się ustabilizuje do momentu, aż Alariel tutaj wróci. I wtedy, natomiast my... Pyk, kurde, trzeba było myśleć wcześniej, Malekicie. I kochani, to sobie rozegramy w następnym odcinku. Takich wcale wesołych jednostek nie ma. W sensie wesołych, takich ciężkich, bo to są podstawowi. No, nie, to będzie łatwa walka. Nie wiem jeszcze jak z Malekitem. Natomiast Eltarion versus Malekit będzie dobrą bitwą, wydaje mi się. Nie pamiętam niestety, jakie mają plusy. Jakie są plusy pokonania Malekita, ale mam nadzieję, że mu coś podpierniczymy. Gościu jest na zimnokrwistym, my jesteśmy na Orele. Na burzu skrzydłem, więc no zobaczcie. Spoko. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście ocencie proszę film i dajcie znak właśnie co zrobić z tymi, bo raczej nie będę chciał ich tych ziemi na północy przejmować, bo widzicie jak z Albionem jest problem. W sumie jedno, mamy trzy najlepsze armie teraz. Eltariona, Imrika i Alit Anara, które, gdzie Imrik po prostu siedzi i no, dogląda, że tak powiem, ziem, a to jest bez sensu. On powinien iść walczyć, po prostu niszczyć na tych smokach swoich. Dlatego wysyłamy tam Alariel, niech ona zaprowadzi tam porządek. Zresztą powinno być tak, żeby tą konfederację skończyć chyba, więc powinno się troszeczkę ustabilizować. No i mam nadzieję, że polecimy właśnie na Malekita i na te ziemie tamte. I prawdopodobnie je będę przejmował jednak, ponieważ nie mamy pieniędzy. No i powoli trzeba będzie się też szykować na groma, ponieważ to będzie chyba jeszcze 50 tur około. Więc 2/3 czasu już jakby straciliśmy, wykorzystaliśmy. Dobra, kochani, dzięki jeszcze raz. Dajcie znać w komentarzu. Przypominam o tamtym czarodzieju Shannanie. Jeżeli ktoś chce, także śmiało pisać komentarze, propozycje i tyle. Dzięki, pa, pa.